Szanowni Państwo, Opole jest drugim po Poznaniu miejscem, gdzie organizujemy takie spotkanie, spotkanie u wojewody, spotkanie wszystkich szefów służb, służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, ale też i służb specjalnych. Jest z nami szefowa delegatury ABW. Od kilku tygodni decyzją premiera Tuska odtworzono 10 delegatur, w tym właśnie w Opolu. Te spotkania służą temu, żeby dokonać przeglądu spraw bezpieczeństwa w województwie, ale też i dla mnie jako ministra są możliwością przekazania, jakie są priorytety, na czym służby państwowe powinny się najbardziej skupić. Jesteśmy skonfrontowani z ogromnymi zagrożeniami, największymi zagrożeniami od dziesięcioleci. W związku z tym służby państwowe muszą w szczególny sposób działać, w szczególny sposób koordynować swoją współpracę. Mam na myśli obok tych tradycyjnych wyzwań, te wyzwania, które wiążą się z agresją hybrydową wobec Polski, mam na myśli akty dywersji. Tu tak naprawdę wszyscy stojący, wszystkie służby, także wojewoda są zaangażowani w działania w tym obszarze i kilka tygodni temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała informacje na niejawnym posiedzeniu Rady Ministrów dotyczące aktów dywersji. Jedno można powiedzieć, spodziewamy się, że te zagrożenia nie ustaną i takie sytuacje, jakie Państwo mogli obserwować we Francji wczoraj, pokazują, że wciąż są grupy, państwa, organizacje, instytucje gotowe paraliżować, gotowe siać chaos, gotowe destabilizować. W całej Polsce od miesiąca mamy pozytywny trend wzrostu zainteresowania służbą w różnych, przede wszystkim dotyczy to policji i też jeśli chodzi o województwo opolskie, odebrałem dzisiaj takie informacje, że ta sytuacja na razie lekko, więc optymizm jest ostrożny, ale zaczęła się poprawiać. Mocno zachęcam do tego, żeby działać w tym obszarze w sposób absolutnie niekonwencjonalny. Rozmawialiśmy o potrzebach inwestycyjnych. Jest kilka, szczególnie w Straży Pożarnej, na horyzoncie spraw, które trzeba załatwić. Tutaj, jak Państwo wiedzą, Straż Pożarna jest finansowana za pośrednictwem wojewody, więc szczególnie tutaj oczekuję od Pani Wojewody wsparcia dla rozmaitych potrzeb artykułowanych przez Straż Pożarną. Rozmawialiśmy o policji. Pani komendant przedstawiła informacje o swoich działaniach. Bardzo dobrze oceniam te plany, te działania, te decyzje, między innymi taką, która dotyczy tego, aby w każdym powiecie w województwie opolskim były wydziały ruchu drogowego. Z tego, co pani komendant mówiła, od sierpnia ta decyzja będzie realizowana. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów. Znają państwo statystyki, one wciąż są zatrważające. Kilkanaście dni temu z ministrem infrastruktury, z ministrem edukacji mieliśmy konferencję prasową w Warszawie, zapowiadając różne działania w tym kierunku, aby ofiar na drodze, rannych na drodze było zdecydowanie mniej, ale tutaj policja jest na pierwszej linii razem ze Strażą Pożarną w tych sprawach i cieszę się z tych decyzji pani komendant wojewódzkiej. Rozmawialiśmy, już wspomniałem o Straży Pożarnej, podkreślę szczególnie dobrą współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi. Miałem okazję tutaj jeszcze zanim zostałem ministrem poznać wielu strażaków ochotników w wielu różnych miejscach. Zawsze podkreślali świetną współpracę z Państwową Strażą Pożarną. To bardzo ważny element funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego. Jeśli mówię o Straży Pożarnej, to zwrócę uwagę, ten temat też dzisiaj był tu omawiany, na kwestię projektu ustawy o ochronie ludności. Te prace są na ukończeniu. W mijającym tygodniu
Stały Komitet Rady Ministrów zajął się projektem. To będzie rewolucja, jeśli chodzi o ochronę ludności. Będą skierowane nowe środki, nowe duże środki na sprawy, które przez lata czy dziesiątki lat były zaniedbane. I rola Państwowej Straży Pożarnej, też ochotniczych straży, ale innych służb państwowych wojewody i też samorządów będzie bardzo duża. Rozmawialiśmy z panem generałem, który kieruje Strażą Graniczną w województwie śląskim, w województwie opolskim o problemach migrantów. To są rzeczy, które stanowią ogromne wyzwanie, oczywiste wyzwanie i jasne jest, że problem migrantów, też nielegalnych migrantów, to nie jest tylko granica polsko-białoruska. Straż Graniczna, policja, inne służby w każdym miejscu muszą sobie z tymi kwestiami radzić i też była mowa o tym, że służby wojewody, Urząd Wojewódzki mają tutaj do odegrania szczególną rolę. Pani wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie, szczególnie podkreślam to, że oczekuję ścisłej, bliskiej współpracy, jeśli chodzi o wszystkie służby. Podniesiony został oczywiście temat Odry, różnych działań związanych z stanem wody. Rozmawialiśmy o skutkach powodzi sprzed lat i wnioskach, jakie zostały z tym wyciągnięte. Tutaj komendant wojewódzki Państwowej Straży mówił o pewnych działaniach wspólnie z samorządami, które tworzą taką dobrą tkankę współpracy. Stwierdzam, że w województwie opolskim po tym spotkaniu, po dość takim szerokim przeglądzie kwestii bezpieczeństwa, że ta współpraca tu jest absolutnie bliska. Podkreślę też, że jest to jedyne województwo, w którym mamy naraz taką sytuację, że jest pani wojewoda, pani komendant wojewódzka policji i szefowa delegatury ABW, więc jest to kolejny dowód na wyjątkowość tego województwa, o czym jestem od dawna przekonany.